ludzie, którzy dzisiaj tutaj się gromadzą na cmentarzu, to jest taki moment, kiedy mają chyba trochę tak czas na taką małą refleksję, co jest w życiu ważne, za czym wszyscy gonimy. I tym bardziej temat hospicjum, osób, które te refleksje mają na co dzień, osoby, które naprawdę mają poważne problemy. My często mamy problemy bardzo błahe, więc myślę, że jest to dobry dzień na zreflektowanie się, no i po to, żeby zachęcić osoby do tego, aby się zaangażowały jako wolontariusze. No i dwa, też sama zbiórka prozaiczna na wszelkie materiały, zakupy, wszelkie rzeczy, które są potrzebne dla działania hospicjum. To się przyda każdy grosz, żeby naprawdę ulżyć też tym biednym ludziom i żeby wesprzeć też na pomoc tam łóżka i tak. I właśnie dlatego chętnie tutaj przyszłam, żeby kwestować i żeby wspomóc w wolontariacie. Ojciec przeory wyszedł z taką propozycją, no i oczywiście chętnie podjęliśmy, no tym bardziej, że cel jest szczytny i na pewno te fundusze będą dobrze zagospodarowane potrzebującym, no oby jak najwięcej osób się, że tak powiem, pozytywnie odniosło do zbiórki, to na pewno też będziemy mogli wspólnie pomóc. Ideą jest pomoc chorym, a akurat ta kwestia pierwszy raz jest organizowana tutaj na Śląsku przez Zakon Bonifratrów. Prowadzimy tutaj szpital na Bogucicach, ale od grudnia 2019 roku prowadzimy też oddział paliatywny i w trzech powiatach hospicjum domowe. Stąd ta kwestia ma po pierwsze uświadomić, że takie ośrodki są. Chcemy z tej kwestii właśnie wymienić podnośnik dla chorych, zadbać o lepszą pościel, może o jakieś opatrunki specjalistyczne. Wszystko zależy od tego, jak hojnie nas obdarują mieszkańcy Katowic w tej kwestii.